solidny beat, Majki we krwi. To jest LBN, dawaj na free, nie umiesz mieć. To jest LBN, zabawa flow, jebane show. To jest LBN, wszyscy kurwa na cały głos. To jest LBN. Zajebiście i z taką energią możemy raz zaczynać. Dlatego chciałbym teraz zaprosić na scenę reprezentanta Wybrzeża, człowieka, który rozpierdolił jednym punchem całą bitwę. Człowieka, który był finalistą niejednokrotnym WBW, który, słuchajcie, tańczył na róże na bitwach, rozbierał się, czego on nie zrobił i z kim nie walczył, z kim nie wygrywał. Pierdolony hałas dają jego! Tak jest, mordeczki, słuchajcie, drugi juror dzisiaj, jest to osoba stąd, osoba z Lublina, osoba, która kiedy na chleb mówiliście pep, już rozpierdalała na freestylu, również finalista WBW, również wielokrotny finalista Lublin Battle, bo zanim były tutaj LBN-y, były tutaj Lublin Battle i to jest jeden z dinozaurów, którzy tworzyli to, co teraz wygląda tak jak widzicie. Zapraszam na scenę i zróbcie wielki hałas dla małego! Mały mówi, że poczuł się staro. Ej, słuchajcie, a teraz trzeci juror, największa gwiazda na tej scenie dzisiaj. Osoba, która co prawda nie jest ze świata freestyle'owego, ale dzięki temu ma świeże spojrzenie i ocenia to wszystko całkowicie inaczej. Milionowe wyświetlenia, bożyszcze nastolatek, rozpierdol na scenie, hałas dla Sztosa! Znamy już wszystkich jurorów. Imprezę poprowadzi Cookie, zrobię to dzięki naszym partnerom, czyli Klub Serce, Laser City, Strefa Wysokich Lotów, Wake Up Studio, mordeczki, a jako, że ja poprowadzę tą imprezę, została jeszcze jedna osoba do ogłoszenia, ale myślę, że zrobimy to wszyscy razem. Kto kręci tą imprezą? Kto kręci tą imprezą? Tak jest, DJ Jezior za dekami. Rozpoczynamy LBN 4. Zapraszam na scenę pierwszych nawijaczy, a będą to Koma z Lublina oraz Anży z Kazimierza. Jeden, jeden, jeden. Jest już Koma, czekamy na Anżego, jest Anży. Panowie, kamień, papier, nożyce. Rozpoczyna Anży. Anży, proszę bardzo, twój mikrofon. I Anży, zaczynasz w temacie basen hotelowy. Po 30 sekund, jeden wspólny temat dla obu zawodników. Napierdalać się! Yo, ziomek pojechał do hotelu i postanowił kurwa sobie pójść do basenu. Basen hotelowy, ej, zajebiście ziomy. Była przezroczysta woda, zrobił się brązowy. Ej, ja pierdolę, sprawdźcie, mam dużo panczy, bo wszedł na scenę Andrzej, a on obsrał majty. Kurwa, sprawdza, jak jadę zajebiście pięknie. Możecie tu zrobić zajebiście bęk, bęk. Piernicze, nie wierzy, coś się odpierdala dziś, bo tu jest zajebisty kurwa rym i dziś. Ty sprawdź, mordo, jaki jesteś fajny. W hotelowym basenie znalazłeś punchline'y. Ale jak basen był brązowy, to są opcje grane. To znaczy, że te punche też były gówniane, kurwa. I to był Anży. A teraz Koma, również w temacie basen hotelowy. Yo, 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 yo. I to jest kurwa proste, lecę sobie fajnie. W hotelu na pieska, robiłem twoją pannę. I to jest kurwa proste, jadę tu pomału. Yo, 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 yo. I to jest kurwa proste, padam na pantiemach. Padam i rozpierdalam ciebie tu do zera. I to jest kurwa proste, jadę tutaj ziomie. Jesteś pedofilem, wczoraj cię widziałem pod przedszkolem. I to jest kurwa proste, jadę tu jak Kękę. Szedłeś z jakąś małą dziewczynką, pizdę za rękę. Pięć. I to jest kurwa proste, co to jest za pizda? Wyrwałeś się na kotki czy na chujowy freestyle? I to był Koma! Wcześniej Anży, dziękuję panowie, a ja na scenę zapraszam Komandosa z Lublina oraz Carmela również z Lublina. Jest już Komandos, jest również Carmel, siemanko. Panowie, bez przedłużania,
kamień, papier, nożyce. 3, 4. Rozpoczyna Karmel. Karmel, temat dla ciebie, temat dla was obu panowie to zamek błyskawiczny. Ej. Lublin łapy! Ej. 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 Wchodzę tu do bitu, to będzie najgorsze 30 sekund w twoim życiu. Zamek błyskawiczny, sobie tu wchodzę. Twoją pannę robiłem na zamku tu sobie. Ej, sobie wchodzę, mam panczy w chuj. Daję tu freestyle, dobry w chuj. Sobie wchodzę, stoję tu na scenie, ziomek. Ej. Ej, ej, sobie wchodzę. Ej, ej, sobie wchodzę. Ej, ej, słuchaj typie, jadę bez kitu, jadę na scenie. Beat dostał więcej hałasu od ciebie. Przejście, to był Karmel, a teraz Komandos, napierdalać się. Dawać kurwa łapy do góry, robimy mela. Yo. Beat dostał więcej hałasu, poczekaj chwilę. Jebany debilu, jeszcze nie wchodziłem, kurwa. Najlepsze 30 sekund, niezła skucha. Najgorsze były, musiałem cię słuchać, kurwa. Jadę ze spontanem, a twoją pannę błyskawicznie biorę na zamek, kurwa. Ej, jebana piczka, biorę to na zamek, to moja księżniczka, kurwa. Ja mam tę moc, to moja księżniczka, ale na jedną noc, ej. Daję spontany, wpadł tu Komandos, jesteś rozjebany. Wiesz o tym, mordo, że lecę tu nice. Ja wygrywam bitwę, nie masz ze mną szans. Koniec! To był Komandos, a wcześniej Karmel. Ja zapraszam teraz Kole z Lublina oraz Dawida, również z Lublina. Yo, widać kto przyprowadził ziomków i o to chodzi. Zapraszamy, zapraszamy częściej. Mamy Kole, mamy Dawida, siemanko. Panowie, bez przedłużania, kamień, papier, nożyce. 3, 4. Rozpoczyna chwila. Wygrał on w kamień, papier, nożyce. Więc on wybiera, kto zaczyna. Kola, zaczynasz. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Dobra, panowie, temat dla was to kawa z młodych ziaren. Okej, yo. Wchodzę sobie, patrzę, ziomek, są tutaj eliminacje. Nie wiem jak, ziarenko, idź do domu, ojciec czeka na tą masturbację, która idzie sobie fajne pancze, a ja tobie gdzieś nad głową jaja mi zaklaszczę. Idę, patrzę, nie wiesz co się dzieje, tam sutanna, a ja wchodzę do kościoła, patrzę, a tam twoja panna. Napierdalam dobrze, teraz głośno będę bity, bo przy ziarenku kawa, kurwa, temat znakomity. Lecę sobie, patrzę, nie wiem, z rana se zaparzam i słyszę, kurwa, ej, na freestylu sobie gadam. Pięć. Że taki jest ziomek, kurwa, co chodzi po mieście. I szczerze, ty frajerzy, usiądź już sobie na krześle. Przejście! Dawid, również w temacie kawa z młodych ziaren. Jedziesz! Ej, 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 yo, yo! Kola teraz, kurwa, ziomek dostał z liścia. Chyba właczają się wspomnieć na dzieciństwa. Ty pierdoliłeś tu o księdzu. Wypierdalaj stąd, kurwa, na krześle znów. Nie wiem, co nawinąć. Ale wszyscy robią tutaj hałas, ani dlatego pedała, bo Kolą tylko kurwa obciąga pała. Obciągana pała i faja jest taka wielka, jak Benson ją jego. Wielo żartowałem, ale zajebistą brudkę se zapuściłeś. Koniec! To był Dawid, no. A to jest zajebista broda jego. A to był hałas. A na scenę zapraszamy Jajo z Lublina oraz Syntona również z Lublina. Jest już Synton, jest również Jajo. Panowie. Szybciutkie przywitanie i bez ociągania się kamień, papier, nożyce. Gotowi? 3, 4. Rozpoczyna Synton. Panowie, będziecie walczyć w temacie ślepy taksówkarz. Yo, yo. Ej. Dobra. Zawijasz ode mnie giety. Ty to kurwa jesteś, ziomek cały kurwa ślepy. Lecę sobie dalej na tym bicie, kurwa, raz. Ej.
Dobra, no to masz kurwa twarz, lecę sobie szczerze. Kurwa, ja nie wierzę, jakim trzeba być pojebem, żeby kurwa wyglądać jak ty. Lecę kurwa, chuj z tym, yo. Dobra, ej, lecę kurwa szczerze, wyjebane mam. Wchodzę sobie kurwa dobrze, spalam sobie gram. Ej, dobra, wyjebane, dawaj teraz ty, pokaż czego się nauczyłeś, ziomek. Jajo, ślepy taksówkarz. Ej, dobra, 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 dobra. Jaki tu kurwa ślepy taksówkarz, on mi dowoził tu dobrego buszka, ej. Dobra, wyjebane mam, bo jesteś kolba. Opierdalasz ją, yo, 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 ziomek robi o, o, o. Teraz kurwa ziom, rozpierdalam cię, bo jesteś pizdą, o. Po francusku, wypierdalaj, bo tu skończysz na wózku. To jest truskul, LBN, a nie jakaś Roxa. To jest dobra szponta, wiesz morda. Zawsze rozpierdalam tego kondona. Koniec, siema. Koniec, to jest LBN, a nie jakaś Roxa, panowie. Zapraszamy na scenę Martiego z Zamościa, a także Direja z Lublina. Jest Marti, jest i Direj. Panowie, nie ociągamy się, szybciutko, kamień, papier, nożyce. 3-4, 3-4, 3-4. Rozpoczyna Marti i walczycie pod temat słodycze spod lady. Ej, 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 łapy Lublin! Ej, dobra, kiedy wpadam, to jest prosty, stary. Dora, jakiś temat tutaj, słodycze zalady, to jest proste. Kiedy wpadam, mordo, teraz obcza jak Bero. Twoja panna była raczej gorzka, to proste. Kiedy wpadam, jadę sobie, stary, a dla ciebie tu będę, kurwo, trochę ciężko strawny, to proste. Kiedy wpadam, rzucam sobie pancze. Marty wpada i wiadomo, leci sobie fajnie, jak jest słodycze. Jadę sobie, rzucam wersy, tak się napierdalałeś, że pewnie wypadły ci zęby. To proste, cisnę sobie cioty, może nie wypadły zęby, ale jak widać, kurwa, chyba wszystkie włosy. To proste, kiedy wpadam, rzucam pancze. Jak na razie widzę tutaj łysot. Yo, yo, łapy, kurwa, yo, yo, yo. Co się stresujesz, co jesteś taki blady? Chyba ojebałeś wszystkie złoczyce spod lady. Yo, dodzę, to eliminacje. Yo, ciebie kurwa to zaboli. Ja zostanę w sercu dzisiaj, ale twoim. Yo, noszę za co... Yo, zawsze pomagam sobie przy pomocy zbroi. Yo, no i nikt mnie nie dotknie. Dotknie twoja laska, nie uznam to za zbrodnię. Chociaż kurwa będzie ktoś, kto mnie miał problem, bo poznał się zanim ona kurwa poznała okres. Teraz sobie sprawdzaj. Yo, sobie sprawdzam, rozpierdalam, a on tu moknie. Właśnie przed wszystkimi popełniam zbrodnię. Koniec. To był D-Ray. Wcześniej słyszeliście Martiego. A ja zapraszam na scenę Cybucha z Ustrzyk Dolnych oraz Szutiego z Łęcznej. Ale proszę teraz o wielki, wielki, wielki hałas, bo właśnie wchodzi na scenę obecny mistrz, a przynajmniej powinien już wchodzić na scenę obecny mistrz. Jest z nami Cybuch i w tym momencie mistrz LBN-u trzeciego, Szuti! Mordeczki, kamień, papier, nożyce, szybciutko, 3-4... Rozpoczyna Szuti, proszę bardzo, twój mikrofon. A raz, siema Lublin. W temacie prawda w oczy kole. Yo, 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 yo. Oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Yo, 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 prawda w oczy kole, mam rację. Cybuch, bolą cię ostatnie eliminacje. To jest proste, jak tu zjadam zioma. Ciebie rozkurwiłby kurwa nawet kola. I to jest proste, dobra, sprawdzaj wersy. A ja jestem jak Pepsi, bo jestem sexy, mi pierwsza. I to proste, padam na te bity, wiesz, że zawsze mam ripostę. I to jest proste, wchodzę na bity i mam masę sztosu. Ty jesteś łajzo, tylko piątym kołem u wozu. I to jest proste, to jest Cybuch, ja mam bekę. Czystują go jaraniem, bo zawsze wciąga kometę. To jest proste, cię nie zmuszam. Przejście, Cybuch. Macie tutaj lamusa. Prawda w oczy kole. Yo, 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 yo. Dobra, jakie oczy, weź to sprawdź. Masz tęczówkę, a pedale dalej ślepotę barw. Kurwa, wpadam, jadę w kurwę. Przecież ty, kurkowi, wpadłeś w siatkówkę. Dobra, wpadam, jadę sobie ziomki. A ciągle nosisz tu siatkę z Biedronki. Bolą mnie eliminacje.
jadę tu ustal. Bardziej mnie boli, że wygrała ta kurwa. Dobra, wpadam, jadę tu w wersach. Słodzicy bugno i leci sobie tu na pędach. Mnie by rozjebała kola. Jadę tu ziomy, ty jak Pepsi wybuchasz, bo jesteś odkręcony. To był Cybuch i to była chyba najmocniejsza walka póki co eliminacji. A ja zapraszam na scenę Piernicze z Wisznic oraz Kwietnia ze Świdnika. Panowie, zajebiście jest szacunek, a teraz kamień, papier, nożyce, 3, 4. Rozpoczyna Piernicze, a obaj będziecie nawijać w temacie bilety na pociąg. Na pociąg, tak? Okej, okay. Ja. To nie bilety na pociąg, byś rozpiń ziomy. Tobie bisz na płycie, by zrobił train spotting. Yo, zrobiłby ci train spotting, idź po piwo tam, wyciągaj se 5 złotych. Yo, jadę dalej pro spontan. Spójrzcie, pociągiem wraca ta prawilna morda. Jaki pociąg? Proste zjebie. Ale jeb, ja pociągu nie czuję do ciebie. Nic na to nie poradzisz, jadę takie bizny. Musisz stąd spierdalać tak daleko jak do Wisznic. Pociąg do czego? Jadę dalej, rozpnij giro. Bym coś odpowiedział, ale on nic nie nawinął. Kwiecień, bilety na pociąg, jazda! Dobra, ty człowieku jesteś oferma wielka. Do twojej panny są bilety, ustawia się kolejka. Weź człowieku, teraz tutaj tu pokona. Ja pierdolę, rozpierdolę tego kondona. Wiesz co człowieku, naprawdę jadę tu lepiej. Kurwa człowieku, a ty co ciebie rozjebie. Wiesz co, wchodzę na scenę i jesteś rozpierdolony. Bo ciągniesz mi chuja, kurwa jak wagony. Wiesz co, bądź kurwa, tutaj wchodzę. I wiesz co, to będzie problem, stanąłeś na mojej drodze. Ej, robisz wypad z tego klubu, kurwa człowieku. Jebacie. I to jest zakończenie, słuchajcie, z przytupem. To był Kwiecień, wcześniej Piernicze, a ja zapraszam na scenę Roladę z Lublina oraz Geografa, również z Lublina. Rolada, kamień, papier, nożyce, mordeczki, 3, 4. Rozpoczyna Geograf. A temat dla was, trafiło, strajk związków zawodowych. Yo, 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 ej, cały Lublin, teraz ręce w górę, bo pierdolimy teraz waszą popkulturę. Teraz płynę razem z falą, a nie kurwa z nurtem. Dobre ryny, teraz płyną hurtem. Teraz uważaj młody, coś ci powiem. Za młody kurwa jesteś na związki zawodowe. Może coś bardziej kurwa w twoim klimacie. Zestrałeś się, pyszy pan Persa na chacie. Ja tu wjeżdżam i witam świnie, będzie rzeźnia. O, po mnie zostanie już tylko kontrowersja. Będą mnie słyszeć na innych kontynentach. A ty spierdale, nie chcę cię widzieć więcej, dzieciak. Tak dokładnie teraz. Dobra. Raz. Patrzcie, kurwa, przyjechał Geograf, weź się tym zajmie. Myślisz, że cię nie poznamy, jak wróciłeś z Holandii? Sprawdź to, tak to powie. I napierdalam ci, kurwa, teraz strajka, człowiek. Strajk związków zawodowych, mogę ci to orzec. Rozpierdalam ciebie teraz jak Leon zawodowiec. I to jest proste, jadę sobie teraz, ziomo, wiadomo, że na tym bicie ciebie rozpierdalam tutaj zawodowo. Wchodzę, mam ziomek te gminy. Ty jesteś co najwyżej zawodem dla swojej rodziny. Sprawdź to, kurwa, tak się to robi. Cyfry trenują, możesz też tam podbić. Koniec! To był Rolada, a ja na scenę zapraszam Piranie. I uwaga, mam tu kilka osób, które się zapisały, ale które nie potwierdziły swojej obecności. Jeżeli jest Kraczele z Rzeszowa, to zapraszam ewentualnie Bacu z Łańcuta lub Czarnego z Warszawy. Jeżeli mamy te osoby, to zapraszam pod scenę, zapraszam na scenę. Na razie nie widzę, więc może jest ktoś jeszcze, kto chciałby nawinąć, a się nie zapisał. Widzę, że jest taka osoba. Siemanko, paj, ciao. Słuchajcie, Pirania oraz paj, ciao zmierzą się w tym pojedynku i już teraz... A temat dla was obydwu to płynie w nas młoda krew. Yo. Powiem tak, płynie we mnie ta młoda krew. Paj, ciao, patrz, zrobię ci tutaj młodą rzeź.
Ej, dobrze wiesz, wchodzę tu śmiało. Paj ciao, patrz jak ci rozpierdolę kakao. Ej, dobrze o mnie wiesz, wchodzi pirania i rzuca tu kolejny tekst. Ej, powiem ci śmiało, wchodzi paj ciao, wiesz, mówię tobie kurwa, dawaj next. Ej, dobrze wiesz, morto zjebie, że i tak na tej bitwie będę lepszy od ciebie. Patrz, wchodzi tutaj rapowy trzek, popatrz. Ej, wchodzi tutaj rapowy trzek, popatrz. A do pary tutaj kurwa Shrek ma osła. Przejście, przejście. Pajca płynie w nas mój krew. Dobra, krew. Raz. Jaka kurwa krew? Pojadę człowieku, przy tobie nawet młoda dziewicza pęka ze śmiechu. I to jest tak, tak to gramy. Wiesz, sam nami to jest rozjebane. I to jest tak, ej. Pojadę ziomy, twoja banda z mordy jak pirania z brzucha jak wieloryb. I to jest tak, wbijam wiesz, miał być punchline. Młoda krew, jaka młoda krew? Daję ziom, twój kutas jest mały, więc nie było sztos. I to jest tak, dobra ej. Tak padamy, wiesz, że kiedy płynę, jesteś rozjebany. Młoda krew, czego szuka. Obstrałeś się mnie, kurwo, jak kamerzysta z Bucha. Koniec! To był Pajczao i to był Pirania. Ja widzę, że jest tutaj Wierzbik, więc zapraszam go na scenę. Czy jest ktoś, kto chce zawalczyć z Wierzbikiem? Czy jest ktoś, kto jeszcze chce wziąć udział w lubelskich bitwach nawijaczy? Zapraszam, jest tam Pejty, widzę, i jego właśnie zapraszam na scenę. Panowie, kamień, papier, nożyce, 3, 4, rozpoczyna Wierzbik, proszę uprzejmie mikrofon, a nawijacie w temacie lody, precle i wafelki. Yo, raz. Yo. Yo. Raz. Dobra. Lody, precle i wafelki, tak? Yo. Raz. Dobra. Ogólnie wejdę na bit. Dobrze, tutaj. Jeszcze raz, yo. Przepraszam, dobra, raz. Raz, dwa. Dobra, co tam czujesz? O czym ty tu freestylujesz? Po pierwsze, nie wychodź ze mną, nie wiesz, z kim się waflujesz. Ty, dogałtniesz, z ciebie jest beczka, on ma kanał na YouTubie. Sierżant Bagietka, kurwa. Ej, to jest śmieszne, bo po mewce to się wyginasz tak jak precle. Typie, tak dokładnie robisz to dla beki. Jak mnie słuchasz, dziwko, to aż masz wypieki. 5! Dobra, wejdę, lecę na bętle, no i lecę tutaj pięknie. Ej, posłuchaj, tak dokładnie nie ma co pierdolić. Jakie lody? Loda to ty możesz dziwko zrobić. Przejście! I to jest tak, przejście. Lecę tu egzystencję. Przez ciebie Algida będzie miała konkurencję. Yo, siema Lublin! Yo, dobrze. Ej. Yo. Twoja panna tak klęka do pały chamie, że Grycan już jej kurwa dał sponsorowanie. To jest tak, co za cipa, ja jej daję paluszki, a ona mi lajkonika. To jest proste i jadę sobie głową, dlatego w twoim seksie pizdo zrobiło się słono. A jak wpada Pejty, jadę matki. Ona przychodzi do mnie, ja pytam, ile gałki? To jest proste, jedzie Pejty, pytam, ile gałek? Ona mówi, tyle, ile zmieścisz. To jest tak, yo, jadę sobie Ziro, o lodach pizdeczko, trochę cię zmroziło. Pięć. To jest tak, nieźle fit, tutaj też wszystkich pizdo, bo zrobiłeś straszny cringe. Koniec! Moi drodzy, to był Pejty, to był Wierzbik i to były eliminacje. Zapraszam na króciutką przerwę i niedługo startujemy z 1/8. Elo!